Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Jack 2 Renegade i kontynuujemy robotę dla Crewa. Ostatnio zebraliśmy na jego kasę. Idziemy mu ją przekazać i zobaczymy, co tym razem ma dla nas przygotowane. Like the money collectors, eh? Here's a gun upgrade. Oh, nice. Get out. I need my beauty lamp. Trust me, brother. There aren't enough hours in the day. A, Daxter cały czas disujący spasłość Crewa. Ach, tak, dostaliśmy upgrade do broni. Teraz nasz scattergun, czy też shotgun, ma szybsze tempo strzału. Szybszy, większy fire rate, jak wolicie. I tak, przed nami robota dla Thorna. Oczywiście najpierw musimy tego dojechać do cholery. Czekajcie, no a tutaj jest... Aha, czy ja mogę tędy przejechać? Nie? Dobra. Czyli nie mam jeszcze żółtej strefy. Żółta strefa to była ostatnia strefa tego miasta, więc no... Jak dorwiemy się do żółtej, to będziemy mogli przemieszczać się już wszędzie. I tak, niestety... Le podróż. Okej, dobijamy do celu. Ja wytnę podróż, byście nie musieli znowu obserwować tej samej trasy. Coś, co mnie fascynuje. Czemu miniaturka Dark Jacka, a także czemu... Mój Boże, jakby to powiedzieć. Czemu również miniaturka zwykłego Jacka, kiedy mamy wyświetlone... Kiedy nie mamy nabitego wystarczającej ilości Dark Eco. Czemu są w tak żałośnie niskiej rozdzielczości? W sensie, wiecie... Okej, jakby łebki metalheadów oraz orby też nie są super high quality, ale w dalszym ciągu wyglądają legitnie, a ten Dark Jack i zwykły Jack na tej miniaturce wyglądał żałośnie rozmazanie już na PS2. Czemu nie mogę użyć czegoś wyższej rozdzielczości? Come on, to dziwne, taka mała pierdółka, zwłaszcza że Dark Jack jest cały czas na ekranie, kiedy jest naładowany, tak więc to irytujące. And after what you guys ran into out there, I'm afraid she may need some help. Did you say she? Don't even think about it. O czym? Stop that! This is serious, you moron. Wah! That's right. Don't mess with the sugar. This friend of mine has helped the underground many times before. Go back to the pumping station and take a look around. Render assistance if needed. Now get your squirrely ass out of here. Tak, stara znajoma Thorna, a także jego wtyka w Crimson Guards została złapana w pułapkę w stacji pomp. Dawno się nie odzywała, więc Thorn obawia się najgorszego. Mamy iść sprawdzić, co z nią. I tak, znowu wracamy na stację pomp. To chyba po raz ostatni, o jeśli nie mylę, chyba stacja pomp już nie wróci. Nie jestem pewien, jakby mogę się mylić oczywiście, ale wydaje mi się, że... To ostatnia wizyta w tej lokacji i dobrze. I tak, to jest misja, gdzie poznamy D postać. Jak widzieliśmy w pierwszej części po Keirze, a także po Tess w poprzedniej misji dla Crewa, Naughty Dog miało niesamowicie kreatywne pomysły na tworzenie żeńskich postaci. Jednocześnie, żeby były sexy, żeby były trochę przerysowane, żeby były charakterystyczne. Nie, żeby męskie były dużo inne w tej grze, czy coś takiego, ale no. I tak, tutaj poznamy przyjaciółkę Thorna, która jest holy shit. Holy shit. Wiecie, kiedy grałem po raz pierwszy w tą grę, byłem nastolatkiem, byłem jeszcze dzieciakiem praktycznie. I kiedy widziałem postacie takie jak ona, to holy shit, jakby człowiek zaczął pragnąć dorosłości nagle. Dobra. To jest w ogóle zabawne, ponieważ w poprzedniej misji tutaj polowaliśmy ze Stigiem na te... Och, którędy mam do cholery jasnej iść? Chyba tędy. Polowaliśmy na te pająkowate metalheady i potrzebowaliśmy Peacemakera, by się ich pozbyć. Well, teraz rozwalamy je sami. Teraz rozwalamy je sami bez żadnego problemu.
O nie, tylko jednego poważnie. God damn it. Bardzo ładne combo. Wiecie, jak na grę, która de facto nie jest strzelanką, to twierdzę, że ta gra umie w strzelanie. Ta gra robiła jak na takie właśnie arcade'owe, zręcznościowe strzelanie, to ta gra robiła z nim dużo rzeczy. Właśnie te, wiecie, autonamierzania po atakach fizycznych, szybka zmiana broni, różne typy broni. Ta gra robiła rzeczy i to mi się bardzo podobało. Bodajże tędy. Tak, tędy. Boom, proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Mam jedno życie. Nie wygląda to dobrze. A wiem, że teraz będzie cutscenka, a po cutscence checkpoint na szczęście. Yeah, what the heck are we doing risking our lives to rescue some old crimson god hag anyway? She's probably got more facial hair than me. Who the hell are you two? I do love a woman in uniform. Wanna bark some orders at me? Woof woof. I'm your soldier on the front lines of love. Waiter! Foxhole for two. Keep talking and I'll raise your voice a couple of octaves. Easy. Torn asked us to help you. I don't need help, but you might. We've got company. Yep, oto Ashlyn. Here they come. Oto Ashlyn. Która jest badaską. Okej, okay, a jestem martwy, to dobre pierwsze wrażenie, prawda? Dobra, ale teraz przynajmniej... O właśnie, tak, zaczynamy z pełnym zdrowiem. I to się liczy. O, szlak by cię. Och, dobra, okej. Okay. Fatalnie to zrobiłem. Wow, jestem dokładnie w tej samej sytuacji co przed chwilą. Jak do tego dopuściłem? Dobra. Może tym razem bardziej ostrożnie. Nie sądziłem, że to ma taki zasięg. Okej, okay. dobra. Chill. Tym razem nie przejebać wszystkiego od razu. Te pająki na szczęście nie mają zasięgu, by mnie zranić. O mój Boże. Jack, błagam cię, stary, namierz się na tego pająka. Dobra, dzięki. Myślę, że to będzie lepsza opcja. Oh yeah! Fire rate, bitch! Jestem dla was za szybki! O, nie, już nie jestem! Wybaczcie! Poniosło mnie! Trzeba pokazać Ashlyn, jakie szybkie palce mamy, prawda? Dammit! Moje fenomenalne pierwsze wrażenie! Watching me take care of those metalheads was pretty exciting, wasn't it, Sugar? Hey! Sweet Stripes! Give me them digits so I can look you up sometime! We'll party hard! Big city style! Tell Torn, Baron Praxis is planning something big. I think it has to do with that symbol. What is it? It's the seal of the House of Mar, the founder of Haven City. We're being sent out on suicide missions to locate artifacts from the time of his rule. If curiosity's worth dying for, you can ask the blind old soothsayer in the bazaar named Onan. She might know something about all this. Here's my bazaar access security pass. Your name's Ashlyn, huh? We're even now. Wow! What a woman! Arr. Jestem 100% za Dexterem w tej sprawie. 100%. Okej, okay, tak, a więc Baron Praxis rozsyła
Crimson Guards na praktycznie misje samobójcze, by odnaleźć pozostałe artefakty po jakimś legendarnym Marze, gościu imieniu Mar, założycielu miasta. Ten symbol jest jednym z nich, aczkolwiek nie jest artefaktem, tylko symbol nie jest przydatny. Nikt nie wie, o co chodzi, Ashley nie wie, o co chodzi, nie wie, czemu Baron rozsyła ich po tych niebezpiecznych strefach. Ale być może stara wieszczka o imieniu Onin, która mieszka na tutejszym targowisku, być może ona coś wie. Mamy iść ją zagadać. I tak, dostaliśmy przepustkę na targowisko właśnie. Znaczy, że całe miasto jest otwarte. Hell yeah. O, dobra, tędy będzie najszybciej. By the way, jakby to interesujące, że zupełnie nie ruszamy tego wątku włamywania się do wieży, wieży prowadzącej do pałacu, nie? Jakby dostaliśmy info od Keiry, że jedna z tych wieży jest poddawana przeglądowi technicznemu, przez co jest otwarta, ale nic z tym nie robimy. No cóż, niestety nie, nieliniowe pisanie questów najwidoczniej kogoś tutaj troszeczkę przerosło. W sensie, prawdopodobnie obstawiam, że według założenia gry najpierw miałem robić questy dla Króla, potem dla Thorna, a potem pójść do Keiry. I jeśli zrobimy te wszystkie questy, to wtedy Jack od razu udałby się na tą wieżę, ale no cóż, zrobiliśmy to w innej kolejności i teraz czekamy na nie wiadomo co. Czekamy na nie wiadomo co. I tak, namiot to symbol Onin, tej właśnie wieżczki. Ale chyba pod symbolem wieżki coś jeszcze jest, mi się wydaje. To chyba piorun? Tak więc, jak on się nazywał? Win? Musimy iść do Wina, o jeśli nie mylę. Zobaczymy, koło będziemy mieli bliżej. Ponownie. To jest też bardzo niekonsekwentne. Niekiedy Jack potrafi przelecieć jakimś budynkiem na motorze, a innym razem się o niego rozbije. Bardzo niekonsekwentna rzecz i wymaga zapamiętania po prostu, który budynek można przelecieć, a który trzeba oblecieć. Na przykład ten budynek jest za wysoki. Nie przelecimy nad nim, ale te dwa poprzednie były spoko. To tremierne. To tremierne. Kurwa mać. Nie zrobiłem tego celowo. Nie zrobiłem, naprawdę. Wierzcie mi lub nie, nie zrobiłem tego celowo. Okej, w takim razie bliżej mamy do Wina, tak więc idziemy do niego. A może i nie było aż tak blisko do Wina, jak myślałem. Damn it! O mój Boże, gdzie ten gościu ma swoją kurwa siedzibę? O, tu jest, dobra. Mam wrażenie, że najbliżej było do Onin. Ależ wyskoczyłem! Ucieczka! W cutscenkę. Finn, buddy, we need a favor. I can't help you with your eco bill. We need you to switch on the access elevator in one of the palace's support towers. Sheesh! That's part of the old B-Zone power grid. It hasn't worked for years. Well, if it's too hard for you, I understand. Power stuff can be tricky. Tricky? I could route the B-Zone conduit lines through the bypass grid, shunting past the Eco Rings to connect inductor tubes in series, then back through the outer wall insulator helix and across the resonant flux routers into the number 5 capacitor array. Assuming the surface's TX-75B can handle the surge, I could link the phase loop lines into the primary coils and presto, you've got instant lift juice! Ben, you're a genius. Actually, Mar was the genius. People say he made most of this stuff long ago. The shield wall system, the eco grid.
Anyway, to get that elevator moving, you gotta find and turn on all the old B-Zone power boxes located in the city. There are 5 of them. That doesn't sound so tough. No, except those power boxes are guarded by motion-sensing turbo cannons. But if you can destroy the cannons and switch the boxes on, I can do the rest. Just don't tell the Baron I ever saw you. I tak, Vin po małym tutaj fortelu ze strony Jacka włączył zasilanie do windy i jedyne co musimy jeszcze zrobić to stryknąć 5 klawiszy, by zasilanie dotarło do samej wieży. I tak, tutaj dostajemy kolejne hinty na temat tajemniczego Mara, który zmontował to miasto. Jest architektem, był architektem, geniuszem, a jestem martwy, tak więc no... Tak, był architektem, geniuszem... Stworzył system zasilający, etc., więc tak, sporo zrobił. Bez niego raczej nie byłby tego miasta. Dobra, potrzebuje auta. Auto ma to ma tą zaletę, że przyjmuje damage'a za Jacka. O, come on! I możemy z niego strzelać. W sensie w tym momencie to Daxter trzyma giwerę. Bum, proszę bardzo. Niestety wadą tej misji jest to, że musimy zeskoczyć i kliknąć klawisz. Nie wystarczy zniszczyć działek. Ale spokojnie, czego to się nie robi, prawda? Zdrowie cywile! Robię to dla większego dobra. Wasze życia zostaną wynagrodzone, wasza strata żyć. Tak, totalnie. Ogólnie tak, jakbyście nie zauważyli do tej pory, Jack w tej grze nie jest de facto herosem. Jest bardziej kimś na zasadzie antihero. Idzie po zemstę i oczywiście ta zemsta się przysłuży, bo ten Baron Praxis to straszny dupek, który nie przejmuje się miastem, nie przejmuje się własnymi ludźmi, nie przejmuje się nikim. Ale no cóż, Jack bez problemu będzie pracował dla mafiozów, a także... nowe autko, nice. Możesz wziąć moje, panienko. A także zabijał, tak więc no, definitywnie bliżej mu do antyherosa, aniżeli herosa. Te auta robią za dobry taran, to trzeba przyznać, nie? Spokojnie, byleby nie obija się od ściany, to jest najważniejsze. Póki ściany nas nie trafiają, nikt nas nie trafia. Okej. Czy ja mogę odpalić mapę tego miasta? Dobra, co mamy bliżej? Okej, tu mamy wieżę. Onin jest daleko. Dobra, to lecimy złożyć wizytę Baronowi Praxisowi w takim razie, bo wejście do jego pałacu jest tuż za rogiem. Pojechałem źle, prawda? Tak. Pojechałem źle. Tak, generalnie ta uliczka to jest kuźwa, to jest mój nemesis z dzieciństwa. Ile razy wjechałem przypadkiem tą zasraną uliczkę? Tak, to jest ślepa uliczka, z której Jack początkowo uciekł z więzienia i to jest jedyne zastosowanie w tej grze. Nigdy więcej nie służy niczemu, nigdy nic tam nie znajdziemy. To po prostu uliczka, gdzie na początku zwialiśmy, gdzie wyszliśmy z drzwi i tyle. Ale postanowiłem myśleć o ślepej uliczce, i która jest bardzo łatwa do pomylenia z innymi uliczkami w tej grze. Dobra. Całe miasto jest na wysokim alarmie, tak więc teraz my, niczym ninja, wkradniemy się do pałacu. Wesoły ukryty loading. I tak, przed nami walka z bossem. Jedna kuźwa z niem z 3 w tej grze, 4 może do kupy. I to jest ponownie genialna rzecz, która teraz nie robisz aż takiego wrażenia, ale kiedyś urywała dupę. I oczywiście teraz whatever generalnie, ale tak, stąd widać dosłownie każdą lokację w grze. Więc tak, czekajcie, ustawmy się może nieco dalej.
porozglądajmy, bo warto to pogarniać. Jest tak, tu mamy ruiny, po których skakaliśmy na początku. Tutaj mamy zatopioną dzielnicę, której byliśmy chwilę temu. Miejsce, gdzie wysadziliśmy amunicję. Mój Boże. Tu mamy ruiny prekursorów w górach, które zwiedzimy za niedługo. Tam, ta faktoria, to jest kuźwa miejsce, gdzie uratowaliśmy Vina. Pójdźmy kawałek dalej. Czekajcie, co my tu mamy. O, tu mamy całą w ogóle sekcję pomp. Te tutaj budyneczki z wiatrakiem. Mamy stadion, na którym pracuje Keira i któremu ktoś zapomniał dać wypełnienia najwidoczniej. Więc to jest mega fajne i oczywiście dzisiaj to jest, wiecie, niskie tekstury, niskie rozdzielczości i obrzydlistwo, ale to robiło kuźwa wrażenie, jakby to jest, wiecie, nawet pominąwszy teraz już aktualnie, bo to jest już tyle nieistotne, jakby stan techniczny tego, który jest no raczej niski, to i tak jest to mega fajny wybór designerski, ponieważ ponownie coś, co mówiłem w mojej poprzedniej serii z Tomb Raidera, zawsze uważam, że jeśli świat jest dobrze rozmieszczony, nazwijmy to tak, widać go, nie wiem, wspinając się na górę, widzicie wioski, które zwiedziliście, chodząc na wieżę, widzicie poszczególne domy, to tak ładnie jakby zamyka ten świat, czyni go pełnym jakby. To nie jest jakieś, wiecie, przypadkowe, nie mam pojęcia co, jakaś przypadkowa lokacja, nie połączona z innymi, tylko jawnie... jawnie prezentuję wam faktyczny świat. Oh, come on. Nice. I to mi się podoba, to jest super. To jest bardzo fajny, bardzo mądry design gry. Ło! No, nie myślałem, że uniknę, nie myślałem. Jezu, obróć się kamero. Panie kamerzysto, proszę obróć się, jeśli łaska. Dobra, nie, łaski bez. Idę bez ciebie. Ło! Ohoho! To wygląda na marnowanie amunicji, prawda? Zwłaszcza, że uniknięcie tych pocisków to nic innego jak skakanie przez skakankę w wersji Extreme, tak więc no... End. We'll transport it directly to your nest as promised. A deal is of no value. Proszę bardzo, tajemniczy stwór z początku gry. I grow impatient with your puny gestures. Give me the agreed upon ego soon, or the deal is off, and your precious city will pay the price. He's toying with us. Let me lead an assault on the nest before it's too late. I can take him! Patience, Commander. No one has ever penetrated the Metalhead Nest, you know that. I've seen what comes of such foolish plans. Oh. No, backstory, co? Strength is their weakness. We play helpless. We train them to eat from our hands. And then... Move forward with the plan! Tell Ashlyn to up her patrols. I want that tomb found. But your daughter has not been... agreeable. Ashlyn jest córką barona. One way or another. Ashlyn is the Baron's daughter? And find that child! If you'd spent half as much time looking for the little brat as you spent flirting with that mechanic girl, we would have pinned his royal ass to a wall long ago. As you wish. With enough persuasion, I'm sure our spy. What was that? Wow, macie naprawdę dobry słuch. Ten sufit jest zajebiście wysoki, szyby pewnie też są grube, jednak usłyszeli kichnięcie Dextera. I tak, proszę bardzo. Tajemniczy stwór, który napadł na samym początku na naszą wioskę, najwidoczniej jest liderem Metalheadów i to on dealuje sobie tutaj z Baronem. I tak, najwidoczniej Baron kiedyś próbował zmierzyć się z tym stworem, ale przez to aktualnie jego twarz jest w połowie zraniona, przez co nosi tą maskę, czy też metalowe wypełnienie. I no tak, od tego czasu gniazdo Metalheadów, ich źródło jest nie do spenetrowania, aczkolwiek rzekomo mają plan. Baron gra słabego i uległego, by poznać słabości wroga.
i kiedy uda im się podać te słabości, wykorzystają to i zniszczą Metalhead. A ponadto szukają ponownie tajemniczego dzieciaka, a także szukają grobowca. A raczej Ashlyn powinna go szukać, gdyby nie była taka uparta. A i tak, Errol najwidoczniej podrywa Keirę i to mi się bardzo nie podoba. Jestem pod wrażeniem, że Baron ruszył na nas osobiście, mimo tego, że jesteśmy w jego pałacu i pewnie mógłby wysłać nas Errola czy coś takiego. No. I tak, walka z bossem. No come on! Bardzo lubię to, jak zadajemy mu damage i on zaczyna kręcić niczym Beyblade. To jest całkiem zabawne. W sumie to bardziej liczyłem na apteczkę, ale widzę, że nie będzie mi dane. Dobra. Co umiesz teraz, koleżko? Łoch! Bombowo! Jezu Chryste, patrzę, strzelam na niego, stoję w miejscu, jak idiota zamiast robić uniki. O! Ammo wróciło, nice. I take it. Dobra, trzecia faza przed nami. Najbardziej wkurzające są te przejścia między fazami, w sensie dosłownie te małe chodniczki. Bardzo łatwo z nich spaść i zacząć walkę od nowa, bo tak, jeśli zginiemy, zaczynamy walkę od nowa. I tak, to jest najcięższa faza. Jebane tornada. Szlak! Liczyłem, że może go to trafi. Skupić się na unikach i bum. Dobra, jeszcze parę strzałów. Ja niestety też nie mam się zbyt dobrze, ale co zrobić? Apteczka! Auci, dobra, okej. Okay. Apteczka nie była tego warta? Okej, okay, dobra, pokonany. Jego statek zbeyblade'ił się, ale oczywiście to nie koniec, bo jesteśmy nawet nie w połowie gry, tak więc no. De facto mroczne moce nie dały nam nic w tej walce, tak więc bez przesady, okej. Okay. We meet again soon. Ogólnie to jest coś, co zawsze mnie zastanawiało, jak byłem młodszy. W sensie, okej, dosłownie... W tym momencie Jack wszedł do pałacu Barona Praxis i skopał mu dupę na jego własnym terenie. To co zrobi teraz Baron? Jego własny pałac nie jest bezpieczny. W każdym momencie Jack może wsiąść do windy i wrócić do tego pałacu, więc co będzie robił Baron przez resztę gry? Gdzie się ukrywał? Czy będzie się ukrywał? Okaże słabość? Czy może... Czy może będzie... Wiecie, po prostu... Czekał w swoim własnym pałacu i nic nigdy z tym nie zrobi. To jest takie dziwne, wiecie, jakby. To dziwne, że gra wpuszcza nas do siedziby głównego złego. Nawet nie w połowie gry. Ej ty! Fajny motor, nice bike, bitch. Gimme. Dobra, mapa. Teraz została nam tylko Onin. Ach, czyli do bazaru. Bazar jest wkurzającą strefą. Chyba najbardziej wkurzająca strefa w tej grze do przemieszczania się. Nie, nie ten droga.
Zaraz zobaczycie dlaczego. Lecimy sobie normalnie, bardzo fajnie i nagle cuk, kuźwa. Oto i bazar, gdzie przez bazar przechodzi ta, jakby nie wiem, droga powietrzna. I tak, przede wszystkim zawsze jest to ten jebany korek. Zawsze, zawsze i to jeszcze raz zawsze. I wiecie, jeśli chcecie opuścić to miejsce, to musicie zeskoczyć, zostawić samochód i potem musicie wybiec stąd pieszo, bo nie ma normalnego wyjścia. To głupie, nie lubię tego. Za to bardzo lubię niższe skrzynki na bazarze, to daje mi szczęście. Witaj Onin, która przez całe moje dzieciństwo myślałem, że jest facetem. I am Pecker. Yes, yes, I know. My mother, she was very vindictive. I am Onin's interpreter. Tłumacz Onin. Onin jest ślepa i jest niemową. Onin welcomes you, blah, 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 blah. The usual boring salutations. She says it is good to see you again, Jack. But we've never met before. Before, after, it is all the same. Ow, ow, let me try. She wants a yakow bone, a yakow bladder. No, no, I got it. For many moons, she has waited for a juice pop, a jewel shop. Oh, oh, I know. She's got a hairball, a hair lip, a hairy chest. Close, but no. Onin says you seek answers about the tomb of Mar. So what do we need to know? She's going on and on about mystical energy channels, evil curses, stupid crap. Tam to nie wyglądało jak... I'm gonna sum this up quickly, because now you're cutting into my siesta time. Onin wants you to recover 3 artifacts from the Precursor Mountain Temple. Not 2, not 4, 3. Use the warp gate at the northwest side of the city and bring back the 3 items you find. Okej, okay, a więc nasze przeznaczenie kryje się w grobowcu Mara i by uzyskać do niego dostęp potrzebujemy 3 artefaktów z pobliskich gór. I tak, jak byłem młodszy, powtórzę to ponownie, myślałem, że Onin jest facetem. Dosłownie dopiero nagrywając Zagrajmy z Jacka 2 na PS3 ogarnąłem, że Onin jest panią. No cóż, jakby, jasne. Mój błąd. Mamy tutaj Pekera, który jest jakby tłumaczem Onin. I jakby... Nie jestem pewien, w którą stronę to działa, ale Peker wspomniał, że tak, jego matka miała interesujące gusta. Co znaczy, w sensie jakby interpretacje są 2. Albo jego matka była małpą i puściła się z papugą. Nie pytajcie, akceptujcie, ja tak robię. Albo jego matka była papugą i puściła się z małpą. I na tym pozytywnym akcencie powiem dość i przejdziemy do kolejnego tematu. Tak, grobowiec Mara, to jest nasz cel. Cel, który jak też usłyszeliśmy, to jest ten sam cel, który ma Baron Praxis. Tylko, że oczywiście my musimy dojść tam jako pierwsi. Bo inaczej przeznaczenie, bla 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 i tak dalej. Tak, to ogrody miejskie jakby co, stąd najwidoczniej bierze się jedzenie z tego miasta. To jest całkiem spoko. Ogólnie pominąwszy to, że miasto niestety zestarzało się, to twierdzę, że projektowo to bardzo fajna rzecz. Mamy dzielnicę, mamy port, góry, ogrody, właśnie rynek. To są fajne rzeczy, to są jakby fajny podział dzielnic. Widać o co chodzi, są różnorodne i tak dalej. I tak, znowu nieco rozgrywki w stylu pierwszego Jacka i Daxtera. Zielone tereny, ruiny prekursorów, nawet muzyka trochę podobna. I tak, w ogóle to jest całkiem zajebiste, ponieważ mówimy wam o zmiennej muzyce, kiedy ekwipujemy broń. I to tyczy się każdego soundtracku w tej grze. Na przykład tutaj mamy właśnie muzykę w tle, która bardziej nawiązuje do pierwszego Jacka i Daxtera, nieco bardziej heroiczną, tajemniczą, a nie industrialną i wiecie, mroczną powiedzmy.
A jednak jeśli wyciągniemy giwerę, to tak, te same nutki w dalszym ciągu są dorzucane do tego soundtracku. To jest bardzo fajne. Dobra, i teraz myk polega na tym, że chyba musimy zwiedzić wszystkie te trzy ścieżki. Każda ze trzech ścieżek prowadzi do artefaktu. A my musimy podnieść wszystkie. Mogłem zostawić sobie tą apteczkę na później. Mała fala wrogów. Wow. O, przeżyłeś. Nie na długo. Którędy droga? Tędy? Ta zagadka. Co się stało, Jackie Boy? No dobra, muszę to wykopać do przodu na pewno. O, Jezu, dobra, okej, widzę. Jakim sobie tak długo mi to zajęło, do cholery? Proszę bardzo. Jestem zawstydzony sam sobą, jak długo mi to zajęło. Uwierzcie mi. O! Szuja. A, super, to ten... The fuck? Czy widzicie, co jest to z Daxterem? Chryste, panie, ile ty masz zdrowia? O, tyle, okej. Pytanie i odpowiedź. Net Ico mi zostawił. Skąpiradło. Och, to mój ulubiony artefakt prekursorów w historii. This puppy's got some vibration to it. This baby will smile on your face. Yep, to wibrator prekursorów i w bardzo pokrętny, bardzo... bardzo, nie wiem... family-friendly sposób Daxter też do tego nawiązał, tak? Więc spoko, to nie moja skrzywiona myśl, jaźń dorosłego tutaj zadziałała. Sam Daxter powiedział, że wow, to coś ma mocne wibracje. A to maleństwo potrafiłoby wprowadzić uśmiech na twarz. Tak.
Ale dobra, tutaj zakończymy. Teoretycznie po podniesieniu pierwszego artefaktu powinniśmy mieć save'a, tak więc tak. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Jak 2 Renegade u mnie na kanale. Strzeleczka.